Hej Wam! Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o tym, jakie główne typy osób odwiedzają mój kanał. Może odnajdziecie w tym siebie. Oczywiście jest to troszkę z przymrużeniem oka. Jeżeli się nie odnajdziecie, to możecie napisać w komentarzu, w jakiej innej grupy byście się zaliczyli. Otóż pierwsza grupa to są osoby nowe. Nowi po prostu wchodzą, nie mają jeszcze wyrobionego zdania. Na ogół komentują coś pod tytułem jestem tutaj pierwszy raz, zadają pytania. To jest grupa, która często wyraża zainteresowanie. Po prostu. Druga grupa to są osoby zaciekawione samą tematyką. One często prowadzą dyskusje na temat leków, dopytują o swój stan, usiłują zasięgnąć rady. Usiłam skonfrontować swoje doświadczenia z moimi, ale też z waszymi. I widzę wtedy, że często pojawiają się w komentarzach fajne wymiany zdań. To jest super, bo to jest wzbogacające, kiedy jedna osoba dzieli się swoją wiedzą z kimś innym. I to jest naprawdę coś bardzo fajnego, co lubię obserwować. Często się też nie włączam, jeśli pytanie nie jest do mnie. Natomiast staram się wam rzetelnie odpowiadać na wszystkie pytania, które do mnie kierujecie. I to jak najszybciej. Żebyście się też czuli zaopiekowani. Jeżeli czasem nie jestem w stanie też odpowiedzieć na łamach tego wideobloga, to w tej sytuacji często zapraszam Was na brief albo po prostu na konsultację, ponieważ często dużo łatwiej jest nawet w takiej krótkiej, półgodzinnej rozmowie wyjaśnić pewną kwestię niż pisać. Pisanie też często prowadzi do pewnych nieporozumień albo nie da się tak szczegółowo czegoś wyjaśnić. Nie widać też reakcji drugiej osoby. Dlatego często, jeśli problem jest zawiły, to zapraszam na konsultacje, ale to jest ta grupa osób zaciekawionych tematem. Kolejna grupa osób to stali bywalcy. To są osoby, które są ze mną często bardzo długo, lubią styl mojej wypowiedzi, lubią materiały, które nagrywam, często też współodczuwają, to są osoby, które dają mi bardzo dużo wsparcia, piszą miłe komentarze, tak naprawdę bardzo pomagają przez to, że nawet napiszą, nie wiem, jestem, wstawią serduszko, cokolwiek, bo to daje mi poczucie, że moja robota jest dobra i potrzebna i że jakby moje bycie tutaj jest potrzebne, a tak naprawdę to jest ważne, bo w sumie każda osoba chce czuć się potrzebna i użyteczna, jakby dla świata, dla innych. Przynajmniej tak mi się wydaje, że prawie każda. Także to jest taka grupa. Następna grupa to są oczywiście moi kochani hejterzy. To są osoby, którym przeszkadza wszystko. Przeszkadza im to, że mam wadę wymowy. W związku z czym podciągają to pod złą dykcję, nie rozumiejąc najwyraźniej, że są to zupełnie dwie różne rzeczy. Przeszkadza im to, jaką mam twarz. Przeszkadza im to, jakie mam włosy. Przeszkadza im to, w co się ubieram. Bo być może zbyt niestosownie do tematu. Być może nie taki kolor. Być może po prostu, nie wiem, nie podoba im się supełek na bluzce. Co im jeszcze przeszkadza? Przeszkadza im to, że robię jakieś kursy, że nie robię jakichś kursów, że mam takie wykształcenie, a nie inne wykształcenie. Często są to osoby, które albo prześledziły mnóstwo moich filmów i piszą swoje uwagi absolutnie pod każdym, albo też próbują gdzieś tam śledzić mnie prywatnie i coś wiedzą, czegoś nie wiedzą, coś sobie dopowiedzą, robią ogólnie dużo szumu na kanale, mówiąc, że jestem beznadziejna, niekompetentna. No te wszystkie rzeczy, które mówią hejterzy. Do filmiku o hejterach serdecznie Was odsyłam, będziecie mieć na końcu link. Podobnie jak podeślę Wam linki do filmów Dobre Rady Cioci Ady, gdzie też pisałam o osobach, które lubią sobie pokomentować, nie znając sytuacji. Kolejna grupa osób, które mnie odwiedzają, to jest taka właściwie duża grupa. Ta duża grupa podzieli się na podgrupy, to są specjaliści. To są eksperci od HAD-u, depresji, wszystkich możliwych schorzeń, psychologii i psychiatrii i mojego życia. Czasem razem, czasem osobno, czasem w grupach. Ogólnie tak to wygląda. To są eksperci. Jakich wyróżniamy ekspertów? No, są eksperci, których nazywam bioezoekspertami. To są eksperci od zdrowego życia. Oni będą udzielać rad o zgrozo nie tylko mnie, bo gdyby udzielali je tylko mnie, to bym powiedziała pal licho. A oni są groźni, ponieważ udzielają rad ogólnie wszystkim, całej społeczności tutaj. Te rady to, ponieważ są za zdrowym życiem. Odstaw leki, to na pewno przez pasożyty.
Na pewno masz za mało witamin. O, to by trzeba pójść do irydologa, szamana, medium i posprawdzać różne rzeczy. Wyjdź na spacer, poprzytulaj drzewa, depresja ci minie. Pamiętaj, tylko weganizm, joga i medytacja spowoduje, że osiągniesz z powrotem harmonię, bo przecież hormony magicznie się wyregulują od medytacji, żeby nie było wątpliwości. Zarówno popieram całym serduszkiem weganizm, jogę i medytację. Ale od tego niestety, bo już sprawdziłam, hormony się nie regulują. Natomiast eksperci uważają, że tak. Często eksperci też nie wiedzą, to jest charakterystyczne dla tej grupy, tak naprawdę co ja wiem, czym się zajmuję, ponieważ oni w przeciwieństwie do hejterów i do grupy bywalców, oni nie oglądają wszystkich materiałów. Oni wchodzą sobie na dowolny materiał i zaczynają typu powinnaś to i tamto. Nie sprawdzają, czy sprawdzałam to, czy nie sprawdzałam, po prostu jadą sztampą. Także to są koncepcje wszelkie związane jakby z naturalnym zdrowieniem. Polecają kanały różnych dziwnych szamanów leczących solą, okładania się, teraz oczywiście przesadzam, bo na inne schorzenia się to poleca, na przykład okładania się kapustą, ciecierzycą, tańczenia na jednej nodze, wiecie, tego typu rzeczy. I to wszystko oczywiście prozdrowotne. O, dieta. Tutaj dieta też, że jeśli będziesz mieć dobrą dietę, to nigdy nie zachorujesz psychicznie, bo choroba psychiczna jest wynikiem tylko pasożytów i zakwaszenia. Ostatnio usłyszałam też, przeczytałam, że związana jest z zawartością siarki w produktach. Także naprawdę tam jest mnóstwo dziwnych rzeczy. Jak to widzicie, to wyławiajcie i nie przejmujcie się tym po prostu. Ja czasem z tymi osobami rozmawiam. Nie usuwam zazwyczaj ich komentarzy, ponieważ nie są to hejterzy, tak? Nie ma tam mowy nienawiści. Po prostu staram się polemizować i tłumaczyć też po to, żebyście wy widzieli moje odpowiedzi, żebyście mogli sobie to zweryfikować, czy naprawdę wydaje wam się to sensowne, czy nie. Jeśli czytacie takie komentarze z tego typu poradami, to proszę was, przynajmniej skonfrontujcie się z jakimś sensownym portalem medycznym, żeby nie było, po prostu sprawdźcie to, co oni piszą, żeby nie było tak, że ktoś powie, ach, cudowny nowy sposób, tego nie próbowałem, bach, nie, bo to czasem naprawdę źle wychodzi. Także to jest ten klimat. Kolejna rzecz to są osoby religijne. Osoby religijne mają tutaj, żeby nie powiedzieć, ale właściwie nazwijmy to fanatycy religijni. To jest klimat typu tylko Jezus może cię uzdrowić. Pamiętaj, że masz się modlić. Miałam kiedyś jedną osobę czy dwie, które mi non-stop rzucały po prostu modlitwy. Bez żadnego ale, dzień dobry, do widzenia, po prostu bach, modlitwa na dziś, nie? Więc generalnie tylko modlitwa, leżenie krzyżem, Jezusek cię uzdrowi, pamiętaj, znajdź Boga w swoim sercu, no i oczywiście nie jesteś chora psychicznie, jesteś opętana. A jestem opętana, bo noszę na przykład nie taką koszulkę, albo siedzę na terenie takiej książki, albo nie wiem, nie tak mi z oczu patrzy. Generalnie to są znawcy od strony religijnej. Na to trzeba uważać. Na to trzeba bardzo uważać, bo zwłaszcza jak się jest w manieczce, to takie religijne och-ach potrafią podnieść do góry i człowiek zaczyna na tym płynąć. Dużo osób w mańce ma takie potrzeby duchowości, religijności, obojętne w którą stronę trafią. Dlatego uważam, że jest to groźne. To nie to, że ja mam coś przeciwko religii jako takiej. Mnie prywatnie nie bawi, ale szanuję to, że bawi innych. Ewentualnie, że jest to innym potrzebne, żeby nikt nie poczuł się urażony słowem bawi. Naprawdę, pełen szacun, ale po pierwsze uważam, że nie ma powodu indoktrynować osób, które sobie tego nie życzą. Jeśli ktoś mi raz pisze na zasadzie, wiesz, co, to jest inna rozmowa, pomaga mi modlitwa. Super, że ci pomaga, bomba. Może komuś innemu też pomoże. Ale jeśli ktoś jest namolny i na zasadzie przyjmij Jezusa, no przepraszam, ale nie. Nie podoba mi się taki ton wypowiedzi, w żadną stronę. I żeby nie było, gdyby ktoś mi tutaj opowiadał wszystkim, że powinni przyjąć do serduszka, nie wiem, Allaha, Mahometa, kogokolwiek innego, też by mi się to nie podobało. Ale że żyjemy w Polsce, jest to Jezus na ogół. Dlatego o tym mówię. Także uważam, że jest to groźne dla osób, zwłaszcza w pewnym stanie, w psychozie również. Dlatego bardzo denerwuje mnie, kiedy ktoś to robi. Jeśli robi to nagminnie, w tym wypadku kasuję komentarze.
I robię to dlatego, że sama przeżyłam doświadczenie z dziewczyną, która tak popłynęła w tym, że Bóg ją kocha i anioły i wszystko razem, że chciała skoczyć z balkonu z poręczy po to, żeby udowodnić rodzinie i tym niedowiarkom, że Bóg i anioły ją wyniosą na skrzydłach. Chwała Bogu, tego nie zrobiła. No ale tak właśnie w psychozie się dzieje, dlatego naprawdę, ludzie, myślcie, zanim coś napiszecie, bo możecie trafić na osobę, która jest w takim stanie, że to zrobi jej krzywdę. Wy podchodzicie do tego po prostu jako osoby gorliwie wierzące, ale ktoś może być skrzywdzony. Także troszkę kurczę myślenia. Podobnie jak z tym ziołolecznictwem i resztą. Bierzmy odpowiedzialność za to, co mówimy. Naprawdę. I nie bądźmy fanatyczni. Sprawdzajmy te informacje, weryfikujmy to. Naprawdę. No i ostatnia grupa tych specjalistów to są specjaliści właśnie od wszelkiej psychologii, psychiatrii i każdej możliwej dziedziny. I to są specjaliści, którzy zawsze wiedzą lepiej. Oni wiedzą lepiej nawet niż wszyscy psychiatrzy i psychologowie, pomimo że psychiatry i farmakoterapię zazwyczaj negują ci pierwsi z tej grupy bioezo. Ci dwie odmiany wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej, jaki nurt psychoterapii by mi pomógł. Znowu, nie przeczytali, nie sprawdzili, nie posłuchali wcześniejszych filmików, nie wiedzą, na czym byłam. Ale oni wiedzą, na jaką psychoterapię powinnam pójść. Przy założeniu oczywiście, że nie chodzę. Wiedzą, jakie leki powinnam stosować, jakie leki powinni stosować wszyscy. Wiedzą o interakcjach z lekami naprawdę wszystko, przy czym tutaj mamy dwie podgrupki, osoby, które są nieukami i ukami. Ci, którzy są nieukami, bredzą po prostu totalnie i naprawdę się nie znają. Ci, którzy są ukami, coś wiedzą i to jest groźne, bo wiedzą najlepiej. Oni wiedzą już tak dobrze, że żaden psychiatra im nie wmówi. Także udzielają samozwańczych różnych dziwnych porad. Te porady mogą być sensowne, bo nigdy nie wiecie, kto jest po drugiej stronie. Ale ponieważ nie wiecie, sprawdzajcie. Jeśli widzicie poradę, która wydaje Wam się ciekawa, sensowna, sprawdzajcie, weryfikujcie, dopytajcie, zanim będziecie chcieli wcielić to w życie. Bo zawsze warto weryfikować, nie każda podpowiedź jest głupia. Ale należy uważać. Kolejna rzecz, taki specjalista wysyła mnie zazwyczaj, pozostałe osoby, na wszystkie możliwe badania świata. Czyli pierwsze, co usłyszycie, to jest na przykład, na pewno masz boreliozę, na pewno masz Hashimoto, na pewno masz problemy z tarczycą, na pewno masz problemy z małym lewym palcem u stopy. Naprawdę. I to jest cały czas to założenie. Oni nie wiedzą, nie mają pojęcia, ale na wszelki wypadek doradzają. Nie zadają pytań. To jest charakterystyczne dla tej grupy. Oni nie zadają pytań. Czyli nie pojawia się tam typu, słuchaj, a badałaś się na boreliozę? Już dajmy na to, że nie oglądają wszystkich filmów par licho. Wtedy odpowiadam, na zasadzie tak, nie. Ale jeżeli ktoś mówi, koniecznie się zbadaj, na pewno to masz. No kurczę. Jakby mi nie przyszło to do głowy po 5 latach, a przynajmniej kilkunastu chorowania, a 5 prowadzenia tego, że mogłabym coś takiego sprawdzić. Więc wszystkie te takie dobre porady, które są kategoryczne, mówiące, że koniecznie musisz zrobić to, na pewno dolega ci tamto, zapewnianie na wszystkie świętości, że to musicie brać, to musicie robić i tak dalej, to jest typ ekspertów. Ekspertów, mówię, od wszelkiej wiedzy, ekspertów od waszego życia. Najczęściej posiadających zerową pokorę, co do tego, że mogą się na przykład mylić, co do tego, że mogą nie wiedzieć. Oni nie przyjmują do wiadomości. Jeśli próbujecie im to tłumaczyć, to jest na zasadzie, nie, ja wiem lepiej. Tak mniej więcej wygląda ta grupa. I tak w większości wyglądają komentarze, które się pojawiają u mnie. Ciekawa jestem, czy odnajdujecie się w którejś grupie. Nie wiem, czy eksperci będą chcieli się odezwać. W każdym razie ekspertów proszę o to, żeby zechcieli być mniej kategorycznymi ekspertami i zadawali pytania, to jest jedna rzecz, przyjmowali do wiadomości odpowiedzi, nie tylko moje, ale też innych osób, które tutaj się pojawiają, i żeby zechcieli ewentualnie najpierw sprawdzić, obejrzeć przynajmniej kilka materiałów, a najlepiej wpisać w lupkę po prostu na kanale. Wpisać w lupkę, na przykład dajmy na to, nie wiem, borelioza, badania, historia choroby, bo nagrałam 20-minutowy filmik na ten temat. Jeśli przejrzycie ten jeden filmik, to będziecie wiedzieć, co brałam, czego nie brałam, na jakich byłam terapiach, jakie miałam badania, i wtedy, powiedzmy, będziemy mieć ten temat z głowy. Jeżeli macie wtedy jakąś wątpliwość, to pewnie możecie się podzielić, możecie coś zasugerować. Ja też nie wszystko wiem, ale jakby jak nie wiem, to pytam. Czasem się też uczę od innych osób całkiem dużo. Czasem więcej niż z książek tak naprawdę.
Więc naprawdę warto, ale spróbujmy innym tonem rozmawiać, nie w ten sposób. Bo dzielenie się wiedzą jest ok. Dzielenie się nachalnością, właściwie w ogóle nachalność, jest nie ok. Mam nadzieję, że Was ten materiał trochę zaciekawił, trochę rozbawił. Piszcie w komentarzach, gdzie się odnajdujecie, jak to czujecie, a może jest jeszcze jakaś inna grupa. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie na TikToka, gdzie wrzucam króciutkie filmiki prawie codziennie. Na jakiś tam temat trochę związany ze mną, trochę związany ze zdrowiem. Na Insta, gdzie wrzucam głównie zdjęcia, ale staram się, żeby były takie ładne i przyjazne. I na Twittera, gdzie staram się wrzucać trochę coś ze swojego życia, trochę hasła motywacyjne. No i na Facebooku znajdujecie zazwyczaj artykuły, które repostuję, bo uważam, że są cenne, wartościowe do poczytania. Zapraszam też zbiorowo, jeżeli byście mieli problem, na moją stronę www.dwubiegunowa.pl. Macie tam też zakładkę dotyczącą fundacji i tego, jak działa fundacja. Oraz wszystkich informacji na temat mnie, na temat choroby, czy jakieś linki, które niedługo zamieszczę, artykuły. Także odwiedzajcie stronę, zaglądajcie, również piszcie do mnie, jeżeli macie jakieś pytania. Serdecznie też zapraszam oczywiście na coachingi i konsultacje. Trzymajcie się ciepło.